kolejnego zawodnika na belce, Natiego Hautamäki, natomiast teraz ustalono, że Kofner skoczył 100 metrów. I Austriacy spadają daleko, nawet za Szwajcarów. Matti Hautamäki. Około 190 metrów. Przyzwoity bardzo skok i Finowie będą się liczyć z pewnością w rywalizacji o medale. Tuż za 190 metrem lądował Matti Hautamäki, dokładnie 191 uzyskał i Finlandia w tej chwili jest na pierwszym miejscu przed Niemcami, Słowenią, Rosją, Szwajcarią, Austrią, która po tym fatalnym skoku Kofflera spadła bardzo daleko